Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Matkonix i witam was serdecznie w kolejnym odcineczku Zemkrika na moim kanale, oczywiście w grze Farming Simulator 22. I witam was dzisiaj na odcinku na multiplayer. Jest dzisiaj ze mną pan The David Games. Siema, witam. Ta, witam cię serdecznie, jest dzisiaj ze mną Kamilos. Po co żeś się ruszał? Po co? Po co? Chciałem was pokazać. Ogólnie. Ale my chcieliśmy tak wstać. To specjalnie tak było. Trzeba było powiedzieć. Dobra, ogólnie dzisiaj nagrywamy we trzech jednak, bo chłopaki mnie namówili. Kamilek komentuje, więc już ogólnie dzisiaj właśnie kopiemy kombajny wypożyczone. No to ty kop, Kamilek będzie nam dowozić, ogólnie przyczepę. A żeś przyczepę ukradł. Tak, ukradłem przyczepę, pożyczyłem. Ogólnie na wypożyczenie tych kombajnów wydałem aż 60 tysięcy. Ile? No bo za jednego jest 30. Ale drogo. No. Chyba coś waliło cię na łeb. Także trochę wydałem. No, tak. 30. No to mega, mega. Ale jajka sprzedałem, więc spoko. Także git. Ale ogólnie, powiem szczerze, że nawet jest to fajne, że jak się kopie, to od razu nie te ziemniaki tak jakby nie liczy, tylko jak one dopiero do lesu, do zbiornika, to dopiero tak jakby wtedy liczy, nie? To jest... Ja się zdziwiłem ogólnie, jak to... Ja tak samo, myślałem, że to od razu. No ja ile też. One mają zbiornik te kombajny? 22 tony, chłopie. Mają. Więc nie mają jakichś dużych... A już mam 5. Nie mają jakichś dużych zbiorników. To mówcie, jak będziecie mieli po 80. No. Bo to są ogólnie jedyne kombajny, jakie są w grze, nie? Ja się zdziwiłem, bo myślałem, że... Znaczy nawet jeden niech mówi, jak ma już 60 czy coś. No. No. Bo ogólnie myślałem, że jest więcej kombajnów samojezdnych, a się okazało, że jest tylko jeden. Stara się tak jeździć, żeby rura do zewnątrz była. To mam jeździć raz trzy razy, czy nie? No około. No teraz najlepiej, jak ile masz procent? No około. No już mam 30, nie? A do końca dojeżdżam. No to najlepiej, jakbyś się przeciął i po prostu później rurą jechał. No, to się przetnę. Ja teraz powycinam poprzednie. Ale śmieszne te kombajny, jakie to wielkie. No. Z przodu jest. Bardzo mocno. Ale ciekawe jest to, że dojechałem do końca, miałem 4 tony, jak podniosłem header, to jeszcze mi tona wleciała. Tak Andrzej jedzie. Czekaj, ja zrobię sobie poprzeczniaka. Ogniódł sąsiadowi. Gdzie? Ziemniaki poogniódł. Nie ma ugniatania, cicho. Dobra. Coś powiedział. Cześć. No właśnie. Gdzieś ty, Kamilek, jest. Tutaj. Kurde. Matiego podziwiam. Podziwia mnie jakiś. Ale fajny klakson, taki inny mają. No. Tylko ma taki sam. Nie. Nie, właśnie. Większość maszyn ma taki. Ten ma tak bardziej stłumiony, taki inny. Możliwe, ale... Większość ma podobny. Ale to wąskie, ile to ma? 3 metry? No, mi ustawił GPS-a na 3,3. Ej, ale ciekawe, ja z daleka u Matiego widzę całego kombajna, ale kabiny jego nie widać. Aha, tak fajna gospa, R-em mi się nie czytał. O. Mi tak samo. Dobra, o tako się przetnę, Dawid, i ty będziesz tak po prostu też się przetniesz i będziesz w sensie ten kawałek. Ja teraz Mateo kombaj widzę, ale też bez kabiny. Bez chyba. Kabiny. Ja na razie ci wytnę z poprzeczki. Ty, ja zrobię 2 przejazdy i będę pełny, nie? No. Ej, właśnie, a rury się złożyć nie da? Nie, ona ją tylko się da do góry, dół. O Boże, coś wypiknęło, albo 50%. Ogólnie. Ja obstawiałem z Dawidem, bo gadaliśmy zanim ty przyszedłeś, Kamilek. Gadaliśmy, ile ton może sypnąć, nie? Ja obstawiam, bo ogólnie 480 ton było z pola 56 buraków, nie? Buraki lepiej sypią, z tego co się żem dowiedział. I ten. No ale tamte pole jest też trochę mniejsze. Trochę. I ja obstawiam, że tych ton tutaj, ziemniaków, będzie z 400. Może ile Dawid masz? Nie, nie będzie. Ja tyle. Mam 50. 200 max. 200 albo mniej. Nie będzie tyle, co mówisz. No ale to, no to co, buraki to nie, dwa razy lepiej, ale no to niemożliwe, żeby aż dwa razy więcej buraków. Jak cena jest wtedy wychodzi? Buraków. No ziemniaki są dużo droższe tam jakoś. Ziemniaki są za 651, a buraki są za
471. No to czyli buraków tak ziemniaki jest. Słabiej sypią. No to ziemniaki ja. No to mówię, słabiej. Że ziemniaki słabiej sypią. O połowę przynajmniej, na pewno. Kamilek, ja teraz pojadę z powrotem i później no pojadę ten przejazd co Mati i tam będziemy się sypać. Tak jak mówię, no nie jest. Ile Mati masz? 80 właśnie, już będę. Ło, to obróć się, ja już palę Maseja. Jedź po prostu tak jak zacząłeś tam. Nie, no zobaczymy, dobra. W następnym odcinku ogólnie wam dawaj powiem, tu. Bo do następnego to wykopiem, więc... Dobra, ja podjeżdżam. Uważaj! Spokojnie, nie drzij się. Ja nie. W rąbu. No patrz jak to jedzie! Ale w biegu, jedź ty tam i kop! A, chcesz, po co to trzeba mówić, że w biegu chcesz. Dobra, no ale co, ty nie myślisz? Nie no, jedź. Tak szybciej dobra. Będzie. Może mi co tak... ty nie myślisz, Mati? No nie mówiłeś, że chcesz w biegu. No ale chyba wiadomo, że w biegu, nie? Nie, nie wiadomo. Dawid wie chyba. No. Ja mam 80%, to jak skończysz jego, no to możesz przyjechać. No to tu wiesz, ten przejazd jeszcze, wtedy. Jeszcze nie no, jedź, nie dojadę tylko chyba. Jak to miniemy. Musi. Tak, bo kierownica jakaś tu jest. Dobra, i teraz na 10 jak to siadę, nie? Ale piknięcie ma ciekawe na 80%. Weź trochę łe. Ten. O. Dobra. No, w biegu nawet lepiej nie gdzie będzie. Ty, ale ten masy ładnie wygląda z tymi przyczepami. To mógłbym... O. Muszę przyznać. Już mam przyczepę pełną. Weź jeszcze ja drugą, mam... bo ja mam 3 tony. Dawaj jeszcze na drugą sypiemy. O Boże. Nieźle, pozdrawiam ogólnie. Nie no, moim zdaniem dawaj do mnie. Bierz no, nie mam czasu. Gasem, bo ja mam 90%. Czekaj, nie wysypię. Dobra. Nie no, już załaduję ten zestaw, Dawid, do ciebie. Już? To dalej, chodź. Ta. U mnie no chyba idealnie będzie. Bo sąsiada będę... tam trudno. Dobra. To da... Wjedź tu w to, co ma Mati jedzie. Czekaj, 98%, bo się jeszcze wysypuje wszystko. No ja mam 100. Ale to o Boże, jak przyczepy tam migają. Nie wiem czemu. Ty, rzeczywiście kabiny nie ma, ale beka. No. O kurde. Ej, dawaj, bo ja nie mogę jechać kosić. Muszę iść za to chociaż trochę wziąć. Czekaj, bo ja... Tak mniej więcej, dobra. Czekaj, bo się tyle cofnę, że ten z przodu to zadziałało. Dobra, jedziemy. Czekaj, hamuj. Czekaj, bo... Czekaj, bo nie włączyło. Ty włącz może, Andrzej, co? Bo za późno ten zaczęło wysypywać i jeszcze nie włączyło. O, Matiego kombaj mi znikł właśnie. No, mi też. Właśnie to z tymi maszynami to jest tak, że jak się oddalimy bardzo, to na przykład albo jest tak, że nie widać połowy kombajnu, albo czasami jest masz tak, słabe renderowanie. Kto? Aha, w kabinie na przykład jak jestem w Maseju, to widzę twój mapy cały kombaj. Jak nie jestem w kabinie, to nie widzę. A ja, a czy w kabinie, czy bez, nie widzę. Nie widzę tylko jego kabiny. No ja full masz. Wiem. Bierz następny zestaw. Ale sypia. Ale to właśnie nie zależy od renderowania. Ty, jak ja to mam jechać, wysypać, jak tu nie ten, jak ja tu się nie będę wyrabiał. Ile Mati masz już? 22%. Ogólnie to masz to wozić tam na pociąg, nie? Nie wiem, czy ci mówiłem. Jestem ciekaw, kiedy dopiero zobaczę kabinę. Na pociąg. Gdzie będzie szybciej na pociąg? Tam... Chyba znaczy... prawo. Nie wiem, jedź gdzie chcesz, no pociąg mogę. Ej, jeszcze nie widzę kabiny nawet Matiego. Czekaj, bo tempomatu nie mam. Och, teraz widzę kabinę dopiero. Patrz, jak my jesteśmy blisko, ja dopiero twoją kabinę widzę. Bo ogólnie miałem w planach, żeby to na kubki sypać, ale... A ziemniaki to chyba tak się nie sypie. Znaczy to bardziej właśnie buraki, ale ziemniaki też. Już, Dawid, wysypane? Tak, wszystko wysypane. Ale, przyczepami po prostu to i będzie. Więc... No, może połowę skopiemy na odcinku. Jak on się będzie wyrabiał, to skopiemy. Nie, wątpię. Chłopie. Ile Mati masz? 9 minut jest. Ile Mati masz? 40%. Średnio powiem. Nie no, połowę pola raczej nie wykopiemy. Chociaż no nie wiem. Jakbyś miał rozkopane przed odcinkiem, to byśmy wykopali. A ty tą tylnią przyczepę też wypożyczyłeś Mati, czy to jest twoja? Nie, no ja nie, dwie tą mam. Przednią. Ja mam dwie takie. No to czemu jedna jest bardziej brudna, a druga mniej? Nie wiem, przy myciu. Bo wypożyczyłem tylko to, co jest przy tym... klasie, czy tam, powiedzmy, święty. Chociaż ona jest fajna i sobie myślę, czy może by nie kupić jej ogólnie, nie? Ona jest dosyć pojemna przynajmniej.
30 ton mieści. Nie, 25. No, to bardzo pojemna. Znaczy, no nie jest jakaś mega, ale większa jest od tamtej, nie? Ile masz, Mati? 56%. Jak te mają 37 razem? No razem. A tamta jedna będzie miała 20 coś. Wygląda mi się podoba. Bo ale tu ośki no. Urwie. Ue. Nawet z klasem pasuje. Ładnie. No. A ty masz w ogóle plany na kupno następnego ciągnika? Nie. Znaczy zastanawiałem na się to na nie tą... Pola kupuje. Na tą... ten. Zastanawiałem się na tą... Kurde, jak ten GPS mnie czasami irytuje. Zastanawiałem się... Na tą Valtro... 60%. Zastanawiałem się ostatnio na tą Valtro, jak patrzyłem nad ciągnikami. T czy Q? Ta Q, serię. Ta, co ma... Co kosztuje 202 tysiące. Ale ty, mocniejszy ciągnik se... Nie no, ona ma 305 koni, to trochę już chyba... Większy ja bym ci radził już. Nie no, 300 koni. Kurde, co ja z tym GPS-em jest? Będziesz miał 3 ciągniki po 300 koni. No. Ja bym ci radził. No to bez albo sensu albo pomyśleć... Czekaj, to... 287... Bez sensu trochę. Nie no, mi się podoba właśnie ta Valtra. To może to... No bo ona ładna jest. Ja bym już jakiegoś wziął traktora, który od 300 będzie w górę miał chipowanie. No. No 350 co najmniej. Nie, John Deere 7R na przykład ma kosztuje 247. Nie, jeszcze na razie. Ile ma ty masz? 70% powoli. Kiedy trzeba się pytać, sam nie umiesz powiedzieć ile masz. I on jest koło klasa akurat. Zaraz masz powiedzieć. No ja mam chyba dopiero się wyrobię, 50. Wracam. Ale ty Dawid kop może następny ten, a nie ze mną kopiesz. A bo dobra. No to ja pojadę w drugą stronę tu teraz, to tam będę się rozkopał. No to właśnie jedź w drugą, ja to sobie kopię na spokojnie. Właśnie. Tu nie ma drogi jakiejś? Kurde, nie ma. Także no. Wyjedź mi, no to się... O, daleko tam jeszcze jesteś, bo 90% no. O, to szybciej nie umiesz? No zaraz, przyjadę, to wtedy wysypiemy. O, pociąg bardzo mocno jedzie. No, ja mam 60%. Także jego wysypię do mnie. A gdzie ty jesteś? A ty jesteś tu dopiero. A to idziemy, to na pociągi trzeba jeździć, ta? Ta. Kurde, tu drzewo jest głupie. Dobra, później to poprawię. O, teraz jak przyjedziesz, Kamilek, to od razu zasypiemy ci wszystko, bo no. Będziemy mieli full. Ja to jest full, ja mam 70. O, dobra, dojeżdża w idealnym momencie. Gdzie ty, Mati, jesteś? Tu. On wraca. To obok mnie, w sensie, jedzie z środka. Dobra, to jadę masajem. To jedzie. Załapiecie się może na chwilę we dwoje. O. Może? Nie, no już nie. Jakbym jechał ten przejazd wcześniej, to nie. O kurde, zatrzymaj tu kombajn. Ja właśnie miałem mówić, co ty tak szybko jedziesz? A ten już mu wyłączyło. U mnie nie pikało. Dawaj, no. Podjedź trochę i zacznę jechać. No, włączaj. Dobra. Możemy jechać dalej. A ja, Mati, teraz muszę wrócić twoim przejazdem, bo ja ci nie przetnę. Dobra. Nie mam jak. Ty, ale ładnie wygląda to wysypywanie, powiem szczerze. Takie fajne to w przyczepach tak samo jest, jak się wysypuje. No. Takie są, wiesz. Dobra, dawaj kuleczki. Na drugą. Nie, może ruszyć. Wow, laga miałem. Kurde, bo na ziemię leć, kurde, po worki. O. No. Dawaj, bo ja mam 92-3%. Czekaj, bo nie wysypałem go jeszcze, bo do tyłu cofałem przez przypadek. Na tempomacie sobie jeść, nie wiem. Na czym jadę? Ile masz? Ja 95. Mati. Już spałem. Nie. Klasa no bijesz. To mów szybciej, a nie, bo co ja to muszę się go spytać. Musisz. Ile masz. Ty nie umiesz sam powiedzieć. Ale nie masz. Ale nie po co ci mówisz, a ty nie masz włączonych tych liczników w sensie. Ale to ci nie pokazuje. To przyczepę pokazuje, a nie ciebie, ty baranie. No jak nie? Dobra, koniec. No ciebie nie pokazuje. Jak to ma ciebie pokazywać niby? Ma to co wysypujesz i no pokazuje. Bardzo. Nie no, będzie tych ziemniaków trochę. Tego co widzę. Dawaj. Lekkie, bo nie mogę jeszcze włączyć, o teraz mogę.
Weź od razu klasa i mi wysyp całego, bo ja mam 60% jeszcze. No to jeszcze czekaj, jeszcze niepełne. Stop. Jak coś będzie przestój pewnie chwilę, teraz będę musiał dwa zestawy około wybierz. Tak, dwa, bo na klacie jest 57%. Jaka droga? Jak chcesz, to możemy się teraz zamienić, jak mnie wysypiesz. A ja wiem, którędy teraz pojadę, żeby szybciej było. Przez miedzę. Stoł to widzę, jedzie. Witam, Dawid. Koguteły se włącz. Czemu mi się włączyły? Okay. Fajny, ale o mijaka tam walną, matki, nie? No ten GPS czasami tak działa, jakby chciała nie może. Ile dal ty masz? 40. Ale no ton ile? Pusto. Koniec. Ja mam jeszcze 6 ton. Dobra, to jadę. Ten zestaw wywieźć. Czyli trzeba, ile już tych ziemniaków jest, to zobaczę. Ty to Dawid, jak wyjedziesz do końca, to weź Maseja i chodź ze mną, wywieziemy to. Teraz też? Dobra, to ja mam kocy. No to jedź, ja będę kopał. A później będę mógł jeszcze ja pojechać. Chodź za mną, pojedziemy sąsiada. Tutaj koło toru pojedziemy. Ło, jakie lagi, 60 na godzinę jadę. Uważaj, bo kurde ten. Wyskoczysz. O Boże. Co ty gadasz? Mati, dojedź do końca i stój, bo ja jadę przed tobą. A ja nie chcę zwalniać. Dobra. Bardzo mocno. Pa, jak idzie, szatan. O Boże, jakie lagi. Łe, tu chopka je! Łe! Urwałeś. Co tam jest droga jakaś? Ale droga idzie. Jakaś. Ty, Dawid, tu uważaj, bo jak jest ten most tutaj, nie? To taka wielka ta chopka jest na moście. A nie było, no u Masy to tam dobrą amortyzację ma. No je, zawsze była przecież. No ja nie zrobiłem teraz hopki, nie wyskoczyłem. Ale tu jak jest most na asfaltówce. Uważaj, bo samochody jadą. Fajnie. O, 50 mam procent. To teraz ty dojedź, wysyp i ty idź kop, bo ja zjadę tymi dwoma. No to teraz... Kamil pokosisz. Znaczy pokopię. No. To już dojadę tym. Idź krew, ja sobie pojeżdżę w transporcie. Nie, ja już dojadę ci, bo się nie wyrobisz wtedy. Ja co od razu tego mijaka poprawię, to zrobię z tego GPS-a. Dypa cię! Nie ma czasu. Czyli światła trzeba włączyć. Jak wszystko wysypieta, to powieta. Dobra. No. Ile? Stuwa już jest? Ile żeśmy tego pola wytykali? Na razie już, no będzie stuwa, jak ja wysypię, to będzie. A żeśmy wykopali, no ile? Zebrane. No, jak jest. Dużo żeśmy jak jeszcze stuwa nie jest, no to będzie, no... 300. Ile jest, Mati? Czekaj, bo jeszcze nie skończyłem. Czekaj, już patrzę. Wysypać. Ja jeszcze wysypuję. Jeszcze wysypujesz? Tak. Ja tu je droga. Zaraz powiem. To za debile robili tą mapę. Giant Software. Znam. Znasz? A możesz się pochwalić jak ten. Jak koszmasz nazwany na Kulpicie. No. To co właśnie Mati powiedział przed chwilą. No. Dobra, ja wysypę teraz. Dobra, ile? 100 ton jest, dobra. No. Ile Mati kopaliśmy? Masz? Ja ty 80 jesteś. Tutaj. Mijaka poprawiałem. To czyli ile masz? Odbierz czekaj, od niego to i już wysypę. Czekaj, stani. Na biegu nie chcesz? Nie, bo ci postawię, wysypię i... A bo ty jedziesz. No to jak mamy 100 ton, wykopaliśmy tyle. No z 300-400. No to widzisz, mówiłem, że 400 będzie. Widzisz, mówiłem. Byłem najbliżej. Ale to śmiesznie skręca. Albo to mam dwie osie skręt. No to tych ziemniaków powiem szczerze, będzie sporo. No zarobisz tego trochę. No jak ja kurde wydałem 60 koła, ponad nawet, bo jeszcze przyczepa wypożyczenie, no, na wypożyczenie maszyn, to wiesz. To nie są. Musi się zmienić. To jest GPS-em, nie tak.
ustawił na światłach. Kurde, później nie odpali. Dlatego ten GPS mi się nie chce włączyć. Nie wiem, ten GPS jest czasami zwalony. Niestety. Kamile, ile ty masz? 33. To mnie dosypiesz chociaż trochę. To ty jedź się przed... czekaj. Wysyp to i jedź się gdzieś przednij, już to Mati się dokończy i przynajmniej się przetniesz gdzieś. Dobra, ja tu już pojadę. Bo ja tu jeszcze dwa przejazdy mam. I będę na kolejny jechał. Tym... No właśnie tym się nie da, jak jest. Ja tak nie umiem, ja sobie zmieniam... Albo się da? Dobra, jadymy. Wszystko? No jeszcze. Dobra. Aha! Nie włączyłem! Kurde. Pogniecie mi ziemniaki tam. Jak to jeździ? Sam se pogniotłeś, ty już nie gadaj na mnie. Włącz sobie... A, bo ty jakoś dziwnie to obsługujesz. Dobra, nie będę bo trochę dziwne jest skręcanie w tym. Takie, wiem. Nie wiem, ja tam dobrze skręcałem. Wszystkimi kołami trzeba włączyć skręcanie, bo... No ja tak miałem, wszystkimi kołami. No, czego mi GPS-a tego z lewej włącza, jak chcę jechać prosto, no, żeby cię wyrąbało. No ten GPS czasami taki jest, że... Nie wiem, jeszcze przestawia go. Ten komba jakoś krzywo jedzie. Dawid, pojechałeś? Boże, tam jeżdżę przy ten... A gdzie by później jeździć to? Dobra, nie chciałem tego widzieć. Co ty zrobił? Obróciło... A bo nie. Czego tamtędy jedziesz? No bo jest bliżej. Co za chłop. Sąsiad ale przyjdzie... on pod mostem przejechał chyba. Nie, nad mostem. Aha. A tu jest i tak z wapno i ten, jeszcze ściernisko, więc jedynie to się może zapolić, nic więcej. Żeby tutaj nie przewiało. Ale idzie on ładnie ziemniaczki. Ale to wrzesień tam mokre. O, ty tu masz wstawanie, ale to fajnie wygląda, jak jest wstawanie. Ile matik i masz? On ci nie powie. Ja mam 30%. A, to ja tam spokojnie to cię będę wyrabił. A nie wiem, jak Kamilek się nie wyrabił. No, zaraz zobaczysz. Ja raz zaczęliśmy na dwa kosić, to teraz nie będziesz mógł. Będę, jak ja już mam co, ja mam dwa zostały puste. To Mati... Co? No, później zobaczysz zaraz, jak będziesz miał puste. No. Ja teraz Mati się przez środek, ten... No właśnie, przetnij się, bo skończyłem ten swój kawałek. Także możesz. Tu nie musisz Mati gdzieś drogę zrobić, taką dojazdową, przez to bardzo nie. No to zrobię drogę. I... Ale to mówicie, gdzie drogę mam zrobić? Tam gdzieś, no żeby tutaj gdzieś była taka dojazdowa. Ile tu, czekaj, Kamilek jest tu, a Mati gdzie jest tam? Dobra. Ja kończę ostatni przejazd tutaj tego kawałka. Dobra. I gdzie jest GPS? On się przycinać będzie. No. Ale się... No, jaki ten GPS jest niedorobiony? Dobra, nie marudź. No pan jak mi przetegotało. Dobra, to ja sobie poczekam. Mati miał wjazd na pokój. Pewnie chcięcie zobaczycie. Tak. Kurde, jeszcze drzewa tu są, a żeby cię... Dobra, trudno. To więcej marudzisz niż robisz. No bo się nie da. Ja jakoś jeździłem i nie marudzę. Właśnie, dobra, nie marudzę. Drzewo od nas... Bo Mati drzew nastawił ile się dało tutaj. No one były oryginalnie tamte drzewa. Nie wydaje mi się, że tam no tyle tak, było jest drzew. Ja tu właśnie... też mam pole i... A nie. Właśnie ten. Ja tylko te brzuski dostawiałem. O to tak, aha, bo 50 tak. Boże, jak ja się wystraszył. No bo jak 50 jest. To się pikło. Ja pikło coś, ja tu 50. No. A ty masz 50%, tak? Dawid ten, ja też mam 50. Już 55. Już, to ja już biorę was obydwu. No. Bierz nas do tańca. Ja muszę dojechać. Ja 60, ciekawe czy dojadę. Kurde, jak ten GPS mnie... O. Dobra. Dobra. Dawaj tu. Kurde, ja zajebiste są te wyjazdy, powiem. No, przynajmniej w Czech jest lepiej, a nie tak jakbyś gadał. No to nie, kto by wtedy odwoził, jakbyśmy tu robili. Dobrze. A ty ile masz jednak bardziej myślimy. 70. No, to ja ty zaraz to już podjeżdżaj do niego, nie? On się przecina. On do mnie ma podjechać, a nie ja do niego, ty. No. Tylko weź teraz, no, jeszcze będzie ja. Ile ty masz procent? No jeszcze, dobra. No to mów, bo ja to się on się tak... pyta, kiedy masz zero, a ten nie odpowiada.
Dawaj, jak widzisz, że nie wjechał na. Jak widzisz, że na nakręcaj się. Nie ten. Okej, okay, bo czego on mi nie chce więcej jechać niż 10? A ile byś chciał włączyć go? Dobra, bo to jest upośledzone, nawet jak się podniesie, to no nie tak. Chodzi. Dalej jedź, bo muszę, bo nie zdążę się wyrobić. Jedźże. Czekaj, bo GPS nie jest. To. Jak to może być? Denaj nie chce wyrobić. To jedź! Czemu nie jedziesz? Jadę przecież. A nie do ciebie, mówię, ale pasa. Dawid, już widzę po 12. Ale idzie. To już chyba ten. Skoro z tym ściągnikiem chcesz gadać, to. No bo nie jedzie. Dobra. Jadę. Ale fajnie tą rurą można wyginąć. Ile ty masz prawie procent? Ja? 40. No. A, to jest wiążę. No to tu trzeba przejechać. W sumie to można poprzeć jakaś jeszcze innego rondę, bo tutaj drzewa są. Zrobię. No zrób tam jeszcze jednego. Ty, może ty tam tymi zestawami ode mnie podjeźdź, bo ja już 50 mam. Dobra, spokojnie, okręcisz się. A nie 60? No to przyjadę. No, pik, pik. O kurde, ale że się tu wyciął. Widzę. Ty, ale pamiętam, w 19 nie było takiego wielkiego kombajnu. Był z jednym podajnikiem, a ten ma dwa podajniki. No. Takie za kabiną mi... wielkie. Właśnie ja nie pamiętam, czekaj, bo... Tamten buraku... farming był taki mały. Z jednym podajnikiem. Bo ja pamiętam, a do buraku były trzy. Brał tyle samo, ale metrażowo. Tak, ale... Metrażowo brał tyle samo, ale trzy razy węższy był. No. I na wąskich kołach. No. Na takich kołach jakich dziwnych był. Ten jest fajny. Fajne ogólnie te nowe Grimme są, te kombajny no, ładnie no, wyglądają. No, one są właśnie fajne. Ile który ma? Ja mam 30. 70. 70? No. Kur... Jedź masy. Ja mam 30. Czekaj, ja już tam podjadę, to wtedy jeszcze poprzednio. Jedź, tam już się ustawię i już jadę. Tam się wysypuję. No jeszcze raz poprzeczniaka może zrób. No, to robię. Ten, mówię. To ja ci go tu ustawię i ci się wysyp. Nie, masz jechać. Ja no, to jest, no to jedź już na tam. To czekaj, cofam. Może tam wypadek dobrze będzie. Krawę jedynce. Już jedziesz? Zaraz. No ty się tak spieszysz i tak nie będziesz cię zaraz wyrabiał i tak. No będę, bo ja już tamtego mam pustego i bym normalnie zdążył przyjechać, ale ty tu musisz ja. O Boże. No, patrz jaki ten GPS jest. No i teraz widzisz, ja przez to tracę czas. A tak bym zdążył. No bo mnie... Nie, widziałeś, że jechałem prosto, a mi GPS ten boczny załapał, a nie ten z przodu. 80 znowu mam. No to jedzie, będzie 90 przyjadę. Bo ty zanim się ustawisz to. No już! Dobra, jedź, zaraz będę. No już mam. Dawid nam porczyczniaki zrobi bardzo ładnie. I tak nie będziesz się Dawid wyrabiał, to nie licz na to. Będę, zobaczysz. Nie będziesz. A ja mam zdolności takie jeździeckie. On ma takie zdolności, że on potrafi fruwać. Znaczy ja tu jeździłem pierwszy raz ładnie po drodze. 85. No, no to ja już jestem na polu. Klasem. Prawie, że. Ja tu muszę wyrównać, bo... Dobra, GPS-a trzeba nastawić na 3,5. To ile to bierze rzędy? 4 czy 5? 5. A co jest nawet? Masz 90? 90, dobra. Masy wsiadł, no kurde lagi, masy ja mi wysiadło. O. 92. No, czekaj, bo masy ruszyć nie chciał. Ile masz, Mati? 60. Dawid, o kurde, dawaj, będzie ciężko. Ja następny kurs już będzie ciężki. 4, mówiłem. 5. O. Już jadę. Dawaj, dawaj, dawaj. 6. O. 7. Dobra, drugą przyczepę sypiemy najpierw. O, jak się już tak zatrzymało. To nawracamy, czy już ci tu wysypać? No wysyp nawracamy. To ja klasem dojadę do Matiego. No bo ja już też potrafię, już 70 mam. Dobra, ty wysypuj to. Tak, z pociągiem się ścigam, tylko ja nie rozpytam. Dobra, ja jedną przyczepę wysypę i na resztę podjedziesz pode mną, mam 22%. No nie. A, będę. A, to jest tutaj. Fajnie. O, jak jedzie. Teraz idę zobaczyć jak, po śladach, jaki tam żeś jedzie, bo jestem jeszcze ciekaw. Ja mogę usunąć ślady? Nie możesz. A, bo nie. U siebie możesz, ale u mnie nie usuniesz. Znaczy nie wiem, czy możesz usunąć. Nie, nie wiem. Chyba nie mogę. Ale nie może. Zaraz zobaczymy, no, jak Dawid jeździł. O, Dawid mam tutaj. Ten. Wjechał.
Ogólnie fajna jest ta przyczepa. My pokażemy, jak ty robisz poza odcinkami zaraz, ty. I się tutaj... Nie, ten. 30 mam. Dobra, to ja klasę akurat podjadę i pojadę go wysypać. O, to poprawisz. Wysyp to do końca. 8 ton mam. Dobra, już. Dobra. Jedź. Idealnie dopełniliśmy. No, ma sobie masz jedną przyczepę pełną. No, to się wyrobię. Czemu ty mi jaka robisz? Nie robię. A, z daleka pokazuje, że robię, bo nie jestem. Znaczy, teraz... pasek robi tak, jakby nie no zakrywał łęcinami, ale zbiera wszystko. No bo bierzesz 6 rządków, nie 5. To. To jest kopie, to A. Net 7. Nie zapomniałem. Nie, 6. A on jest na 5, to trudno. Kurde, ten GPS mnie tak irytuje. A, już 9 ton miałem. 6. Tak, ja mam jeszcze 7 ton. Spokojnie. 30%. Ile tam już jest zimiaków? Właśnie. No, nie wiem. Już 200 nie ma jeszcze. 150. No i Maseja i tego, no to teraz wysypię, to może będzie 200. Mamy pół pola gdzieś. No to chłopie, no 400 ton tutaj będzie bez problemu. To nie, 300 będzie, bo już mamy pół pola gdzieś. Nie wiem, no zobaczymy. 300 będzie. No 300 to na pewno będzie, ale 400? Nie wiem, zobaczymy. Jeżeli ty wiesz, ile ja u siebie na Enkriku w tym sezonie pszenicy zebrałem? Ile tam Dawid było? 350? Łącznie wszystkiej. No. 350 ton chyba. A ty ziemniaki kopałeś u siebie, czy nie? Nie, ale no, teraz buraki będę. To dopiero? Ile, który ma procent? 50. Ja. No Dawid, ty. No, bo będziesz się wyrabiał, już to widzę. Dawid, czekaj, właśnie silo sprzyja. A, bo to Dawid jedną pustą przyczepę ma. No, czemu? Dawaj, dosypiemy mu. Właśnie, czemu dosypiemy? No dalej, dosypuj, dalej, bo ja już jadę nim. Czekaj, do końca dojadę. Zatrzymaj się! Sip to. Dosyp to i tyle. 12. Powinniśmy to. O. Dobra, sypiem. Ja tu 30% miałem tylko, nie? Jeszcze Kamilka weźmie. Ja pitole, to się sypem sypie. Co? Co się ja, stało? Dobra, niech się już wysypie tym sypem. Co ty? O Boże! Sypem sypie, o, to się nie... Ty! Bo 14 ton, 60% Andrzej. Ciekawe, nie. Co ty tu? No bo mi się źle wjechałem, musiałem na tył, nie zdążyłem. Dobrze ci idzie. Daleko wygląda, jakbyś mijaka robił, ale nie... No właśnie, ja też się przez to zastanowiłem. To nie jest mijak, tylko łęcinami po prostu nie zakrywa. Teraz pojadę w prawo i... Okej, okay, jakby co zrobić. Jak dojadę na dół, byś mnie Dawid jeszcze wysypał. Jak ty to kosisz? Znaczy jak to popiesz, że tak to... Jadę w prawo, czekaj, już wysypiemy. Wysyp, dobra. A ja idę do klasa. Dobra, wysypu. No jeździsz, i co, wysypałem was dwóch, mam kolejną te przyczepę. Rządki są ten. No, poczekaj. No, jeszcze mnie nie wysypałeś, ja mam 7 ton dalej. No dobra, ale zdążę za każdym razem. Tylko będziecie tak na 80% cały czas. No ale właśnie, zdążę. Zobaczymy. Ale nie. Zdążę. To jedź teraz ten klasem przejazd, jedź gówno, albo Masejem. Masejem jedź no ale po co, jak można szybciej? No ale zobaczymy, ja tak jechałem i się nie wyrobiłem, zobaczymy. No, no to wiesz, że się nie wyrobię. To jest no właśnie. No właśnie, bo to no, ale... o to chodzi, żeby się... Kamilko chodzi o to, żeby się nie wyrobił. Przecież on ma takie głupie pomysły. No i tak się wyrobi. Znaczy nie, nie wyrobi. Da radę. Nie da radę. Ile macie teraz procent? 20. 40. A to ile to jest tonu każdego? 9. 10 mam. No, no to jest 15 ton, czyli dycha jeszcze możecie nakopać. A tu jest pusta przyczepa. Dobra, jadę z tym. No, ja ogólnie... ale ty podjedź teraz tu pode mnie, chodź tu tym klasem. No muszę najpierw jechać wysypać. Nie, chodź tu, bo ja chcę teraz pole dookoła objechać całe. No to se musisz podjechać. Chodź tu! Nie, bo ja wtedy nie zdążę. 80 mam. To ja ci no, mogę tak, podjechać. Już 80 masz. No to chodź. To ja ci podjadę. Szybko! No cicho! O, ja jakiś kurde rozkaz. Nie, bo ja postojów nie chcę robić i... Płacą ci za hektary, a nie za godziny. O kurde, czemu tak dziwnie z tym klasem skręca? A, dobra, wiem czemu. No, jakby mi płacili za godziny, to bym jak najdłużej stał. No właśnie. No, no to jak płacą za hektary, no to ten, ale... Wiesz, żeby więcej zrobić. Wiadomo! Większa wydajność, żeby była. Da. No, no to...
Bo jakby płacił za godzinę, no to bym stał 5 godzin na polu i nic bym nie robił. Jakby traktory jechały 7 dych, to może bym głównymi zdążył. Ale jak ja mam 5 dych, to nie masz szans głównych. Ile ty dych to? Uważaj, co ty robisz? No, chcę kręcić, co ty? To mogłeś poczekać, aż odjadę, może. No cofaj, ja myślałem, że ty już pojechał, a ten się grzebie tamtym klasem. Teraz tu będę 3 dni, to... No, ogólnie mam 35 minut, więc... Powoli będę kończył odcinek. Ale i tak, szczerze powiem, myślałem, że wykopiemy dużo mniej. No bo jak cały czas jest odwóz, to coś się kopie. Ale ogólnie myślę, nie spodziewałem się. Jakbyś dwóch nagrywał, to byś połowę tego na nie wykopał. To teraz. No bo odwóz mam. Ile ale... który ma? Ja 5. 40. No dobra, to ja mam tego. Boże, rura tu jest, no i nie przejadę. Może by was wy tego dało. Musisz drugą stronę jechać, gościu. Oby cię, Mati. No to tamte drzewa to nie ja nastawiałem. No nie wydaje mi się. No co zobacz na mapy oryginalne i zobacz. No ja mam te pola i też nie stawiałem nic i tu nie ma tyle drzew. No jak? No nie. Brzozy dostawiałem. 250 ton już jest? No a tamto nie są brzozy, gdzie wcześniej. Ty, Mati, 250 ton jest czy nie ma? Nie, 213. Kurde, mogę... Nie tu wprawdę, ja nie mogę tego. Jezus, no, tak. Maria! Jak będziesz miał 400 ton, to jakieś 250 tysięcy zarobisz. No bo to, czekaj, po ile te ziemniaki są? Po 600 one będą. No, no to 500 to by było 200. No to gdzieś około zarobisz wtedy. Tu 2 plus, no, no gdzieś zarobisz koło 200-250 między tym. Czyli wejdziesz 200 tysięcy na plus gdzieś. No. No. Bo wypożyczałeś maszyny i tak dalej. Mati, teraz jak ile byś miał? To ja zakwacę, teraz... nie zakwacę. Znaczy to jeszcze... No to ile obstawiacie teraz, że będzie tam? No, zakwatkę. Czekaj. Teraz nie. Jest ile gadasz? 213. 330 maksymalnie. 50. Ale czekaj, ile wykopaliśmy? Ej, to już większa połowę. No! Większa połowę. Co żeś zrobił znowu? Te drzewa żeś nastawiał i mnie rurą zawijał, nie? No to mówiłem, jedź drugą stroną. Emilek lubi tańczyć na rurze. Nie, bo bym się nie wyrobił, jakbym miał. Cześć, ja poprawię tego mijaka i będziemy w biegu. Będziesz miał ten. A ty ile, Kamilek, masz procent? 30. Łe, to tam luz. Bo zahaczyłem o 10 drzew chyba po drodze. Dawaj, dawaj, to kolejne zaraz zapłacę. Z nogi. Spokojnie. Dojedziemy do końca i będę kończył odcinek. Mam 40 minut. No ja no, miałem 44. No to jeszcze zanim zakończę, to będzie nic. Dobra, dawaj. O Boże. Nie marudź, bo ty marudzisz bez przerwy. Kop. Jak żeś tak posiał te pola, no to... drzew nastawił 1000, żeby zachwacić. Specjalnie. Ale to powinieneś od drugiej strony jechać tym kombajnem. Nie, bo jakby ile masz jechał, to nie byłem wysypać. 25. A ty, Kamil, ile masz? 50. No. To jeszcze tych ziemniaków będzie dużo. Także no. A ty jedziesz robił jakiś drugi odcinek z tego lub coś? Nie, czy no tylko dokończymy, jeden i to... dokończymy. Noc! To. Abym wziął tego GPS-a i przez okno wyrzucił. I no. A dobra, będzie o mi jak chcę poprawić. No i tak przez tego GPS-a czasami to widzę, że... Jeszcze mam ten pomad włączony, on mi staje, no żeby cię wydymało. Dobrze. Oj, Kamilek, 19, a ty takie rzeczy. 55. Dobrze, ja kliknę wysypywanie i już wsiadam Maseja. Dobra, Dawid, dawaj, podjeżdżaj, wysypię się i będę kończył już ten odcinek. Już, tylko niech się wysypie. No. Tu wysypuję. Nie, ogólnie dużo rzeczy wykopali, także. Andrzeju. Już jestem. Już jest. Kopię to poza. Nie wiesz, do którego spać. Dobra, dawaj, podjeżdżaj. No, dawaj na to pierwszą, dobra.
Więc co, na dzisiaj to by było wszystko. Może tak się ustawię. Jeżeli się odcinek wam spodobał, to zostawcie łapę w górę. Kamilek pomarudził trochę. Fajnie, że ziemniaki się sypią na ziemię ogólnie. Dobra. Wiem. Leć po worki. Czekaj. No. Sypie się. O. Ale płaskie te ziemniaki. Takie. Jak frytki te ziemniaki. No właśnie, bo to do McDonalda będziemy jeździ. W lewo jadymy. Także no. Dobra, więc trzymajcie się. Do następnego i cześć. Siema. Na razie.